Ej, to jest dobre pytanie, Jackal, bo my mamy trochę pieniędzy, dostaliśmy wypłatę za ostatni miesiąc i mamy 24 tysiące, więc możliwe, że... Tylko pytanie, ile teraz te radiowozy kosztują, bo ostatnio kosztowały... duty? Kosztowały... O, patrzcie, jaki ładny melipek. Kosztowały 2,5 tysiąca. Dobra, radyjko. Nie wiem, czy my jesteśmy na jedynce, chyba tak, albo na czwórce. Zaraz zobaczymy radioczek, jakiś dispatch system. Wpiszmy się, dodaj swój status, Charlie 44. Idealnie. Dispatch, show dispatch. Dispatch, kody 10, 8. Czekaj, nie, nie chciałem tak. Dispatch, włącz dispatcha, tak. Miłego wieczoru, panie porucznik. Miłego wieczoru, Montes. Montes powiedziała? O, no chciałaby Montesiaka. O, jakby tutaj był Montes na tej górce. Rosa. Oj. To Ray by już nie żył, był w worku. A ty byś była moja do końca życia. Dobra. No to co, sprawdźmy. Sprawdźmy to. Witam cię serdecznie, Adin. Kup pojazd. Co tu mamy? To jest ten nowy Dundre Derary Landstalker? Ej, ja go kupuję. Pojazdy. Zajebisty. Robi wrażenie. Tylko pytanie, my jesteśmy... Radio check. Dobra, korekt. Zajebiście. King 1, zobaczcie, King 1, Rainpike. Król. No dobra. To co to za... Szybkie poruszanie się. Po mieście, kurwa! Po moim mieście! SAPD, proszę zjechać na pobocze. Dobrze, jestem na poboczu, panie Wanda. Proszę uchylić wszystkie szybkie w pojeździe, SAPD. Te z tyłu również. Kurwa, nie wiem jak. Musiał wyjść i usiąść z tyłu. W porządku. Jest pan sam w pojeździe? Jestem sam w pojeździe. W porządku. 10.38 to jest, nie? Charlie 44, 10.38 na ulicy Vespucci Boulevard. No chyba pan zażartujesz. Co to było? Proszę wyłączyć silnik. Chcesz mi pan uciec, naprawdę? Nie, popierdoliło mi się ten. Do stresu, wie pan, zamiast przekręcić to kurwa, nie chcę, co dodaję gazu. Chcesz mi pan uciec? Co się panu stało? Nie no, wie pan, jakbym chciał uciec, to bym się nie zatrzymał. Tylko no się tak. Zastanawiam, czy to za mną pan jedzie. Dobrze. Dokumenty bym poprosił. Pewnie. Pana dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Numer znaki 44, Melipe Fontes, oficer drugiego stopnia z tej strony. No witam. Pan Jeffrey Cartel. Tak, zgadza się, proszę pan. Mhm. O, licencja pilota. Czym pan się zajmuje na co dzień? Jestem bezrobotnym od 14 lat. Bezrobotny. I ma pan swój cartel. No dobrze, proszę pana. Cartel. Ale pan jest zabawny. Oczywiście, że tak. A pan będzie zaraz mniej zabawny, jak pan dostaniesz, kurwa, duży mandat. Proszę się śmiać z moich żartów, tak? Jeszcze raz, Jeffrey, pewnie ma pan swój cartel. Panie, pisz pan ten mandat. Dobrze. Proszę poczekać w pojeździe. Kurwa mać. Proszę pana, słyszy mnie pan tam? Słyszę. Ja jestem porządnym obywatelem. Oho. Proszę pana. Dobrze.
516. Ja nie mam żadnego UK hotelu. Zapiszcie to. 516 ML426. Sprawdzamy to razem. Jesteście pomocnikami funkcjonariusza na służbie. Szukaj pojazdów. 516 ML426. Dzięki, dzięki czat. Dzięki marynareczki. No, faktycznie, model Patriot. Dobrze. Kurwa, no to... To co, mandacik? No, $200. No. Dobrze, proszę pana. Panie Jeffrey, oddaję panu dokumenty. W dniu dzisiejszym będzie mandat. $300. Ile? $300, proszę pana. Pojebało tak dużo? Proszę pana, 350 jak pojebało. Panie no, boję się pan zlituj. Myśli pan, że ja sram pieniędzmi? No tak, muszę nawet myślę. Na konto zobaczyć. Panie, no, panie, ja tu kurwa ledwo na przeżycie mam. Proszę pana, proszę $350. Proszę opuścić pojazd na chwilkę. Więcej? Czemu pan teraz więcej mi dostanie? Proszę opuścić pojazd na chwilkę. Panie, kurwa, za leczenie tyle zapłaciłem, proszę pana. Dobrze, 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 dobrze. Trzeba było się jak zasiąść żartu, proszę pana. No i będzie pan litościwy, no. Dobra. $250 wypisuję. O kurwa, dziękuję, nie? To za te $50 się dzisiaj najem, nie? Proszę bardzo. Szerokości, proszę pana. Szerokości. Proszę pana. Tak? Tak? Rozumiem, że ten pokwitowanie jest dla mnie, tak? Tak. Okej. W ciągu 7 dni na poczcie albo przez internet opłacić. To ja panu życzę powodzenia i żeby pan miał dzisiaj spokojną służbę. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję, do widzenia. Ej, czemu wszyscy zeszli ze służby? Tak jakby na sygnał? Jest jakieś zebranie, czy co? Piątka tutaj widzę, na narkotyczkach. Mówisz jako ludek? O, czekajcie. Mamy tutaj handel narkotykami gdzieś. Mamy nawet niedaleko. Czyli 44, 10, 76 na 500 to się ma. Po nazwisku popysku. Po raz pierwszy z żoną oglądałem romans TV w wykonaniu Melipy. Jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam ciebie i żonkę. Deflinek, witam serdecznie. Dzięki za subka, dzięki za wsparcie. Zakładaj marynarę i lecimy na robotę. A tymczasem gdzieś tutaj możliwe, że czai się jakiś dealer. To jest niedaleko Grove Street. O, tam biega ktoś. Co pan tak biegnie? Obywatelu. Do sklepu. Do sklepu pan biegnie? Po co? No. Narkotyki? O. Co? Narkotyki są posiadane? Nie. Oho. Na pewno? Mieliśmy tutaj raczej zgłoszenie o narkotykach. O, to ciekawe. To nie pan. Nie. 100%? Tak. Może pan zobaczyć tam monitoring. Monitoring mogę zobaczyć. Aha. Dopiero co. No dobrze, dobrze obywatelu. No to w takim razie poprosiłbym bardzo serdecznie o RDG. Jakie RDG? RDG obywatelu. Co to jest RDG? To są, obywatelu, ręce do góry. Ręce do góry, ręce na mask. RDG to są ręce do góry, moi drogi. A musimy tu wszystko doskonale sprawdzić, no. Dostałem jawne informacje i potwierdzenie, że to może być człowiek w dredach, w hawajskiej koszuli, w kolorze czarnym. Takie dostałem informacje. Dzień dobry. Proszę odsunąć się z miejsca interwencji, bo będę musiał niestety zainterweniować.
Szanowny panie, czy znajdę... informacje. Czy znajdę przy panu coś nielegalnego, proszę pana? Nie. Dobrze, rozpoczynam w takim razie proces przeszukiwania. O kurwa, jest Krzysztof. Jest Krzysztof. I co teraz, obywatelu? Nie wiem. I co teraz? A to na pewno pan dostał informację o hawajskiej koszuli i o dreadach. No właśnie tak, proszę pana. I widzę, że informacja się potwierdziła idealnie. To niech mi pan proszę poda po tym nagranie. Nagranie? Ale nagranie czego, kurwa? Rozmowy. No ale jakie macie rozmowy? Macie te swoje śmieszne, kurwa, bodykamy. Nie mamy bodykamów, proszę pana, ani nie są kurwa, śmieszne. Kurwa coś. Śmieszna to jest sytuacja, w której łapię kolejnego rabusia z metamfetaminą przy sobie. Pakuj się do radiolki. Może być z przodu. Jak się nazywasz? Ja. Mhm. No dawaj, imię, nazwisko. Ja jestem James. 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 Nazwisko? James. James Johnson. James Johnson. I za chwilę wysiądziemy stąd, sprawdzę twoje papiery, a tam kurwa będzie coś innego. I po co mi w chuje robisz, ha? Przepraszam panowie, zapatrzyłem się. Spokojnie, mam zatrzymanego, proszę pana. Pomocy. Pomocy? Pomocy? Pomocy to ty będziesz potrzebował, kurwa, jak my nie pojedziemy na komendę. Chcesz jechać na komendę, czy nie? Nie. Na pewno? To jest twoja szansa. Nie chciałbym jechać na komendę. Dobra. Zrobimy tak. Nie pojedziemy na komendę, jeżeli mnie nie okłamałeś, okej? Okay? Ale jak mnie okłamałeś, kurwa, z papierami i z imieniem i nazwiskiem, to jedziemy na komendę. Zapraszam. Okej. Okay. Zapraszam. Proszę się odwrócić. Gdzie znajdę dowód osobisty? Tu, w lewej kieszeni. Mhm. Zerknijmy. Musi z altem nam je pokazać, ale chyba nie wie. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. I co? I robienie w chuja? To nie mój dowód. To nie twój dowód. Ważnie mówię. To nie twój dowód. Jeszcze próbujesz mnie w chuja zrobić. A to zdjęcie na dowodzie, pasujące idealnie do twojego, to oczywiście też przypadek. To jest to dowód brata brat pewnie, przyrodni. Co? No tak, brat przyrodni, no tak. Tak, dokładnie. Ty masz 16 lat, gówniarzu? Masz 16 tak. lat? Przecież wiesz o tym, że jak ci ja nasram teraz do kartoteki, to nie pójdziesz nawet pracować na jebanego mechanika. Ty wiesz o tym? Wiem. Tego proszę, panie policjancie. Luca Balsetto, możemy... zaraz sprawdzę. Niech pan, proszę, ja naprawdę. Nie jesteś karany, kompletnie. Nie, ja do tego naprawdę nie sprzedawałem, a z tym obiecuję, naprawdę. Nie sprzedawałeś tego? Obiecuję. A maczeta? A nożyk? Maczeta, nożyk? Aha. Maczeta, nóż? To są te... Miałem... Znalazłem je na złomie. Znalazłem i chciałem oddać do jubilera właściwie. Odwróć się, przeszukam cię jeszcze raz. Chłopie, kurwa. Psz.
Czy ty jesteś... Kurwa, nie no, chłopie, idziesz siedzieć, no. No nie, no, no, no 16 lat masz, chłopie. 16 pierdolonych lat. Broń, maczeta, scyzoryk, meta, kurwa. Chłopie. 16-letni... Ty gówniarz jesteś. No nie ma innej opcji, jak ja cię zabiję na komendę, jeszcze mi skłamałeś, no. No proszę, nie będę 16 lat. Nie... Słuchaj, ja mam takie swoje pewne metody. Daję tak zwaną lekcję życia i szansę, ale ty masz 16, kurwa, lat. Ty pójdziesz do poprawczaka, nie pójdziesz siedzieć, więc będziesz miał swoją szansę. No ale jak ja nie będę napierdalał dzieciaka, proszę. Nie będę napierdalał 16-latka przecież. Mógłbyś dostać pierdol pałą, no ale... Dobra, może powiesz mi, kto to jest, może jakoś łagodniej pójdę, podejdę do ciebie, no. Kto ci dał ci te rzeczy, no? Nikt mi tego nie dał. To skąd to masz? Mam to. Ze złomu. Ze złomu? Ze złomu. No kurwa, nawet nie umiesz kłamać. Dzieciak. No ktoś zakopał i odkopałem. Ja pierdolę. Rozpruwasz się na ziomków, czy nie? Jakich ziomków? Ja nie mam ziomków. Mieszkasz na Grove Street? Nie. Ja sobie mieszkam na Megamolu. Tam mam taki namiocik przytulny. Na górze samej. Łóżeczko, biwak. No sobie śpię. No przecież mógłbym mu spuścić w pierdol, nawet mam na to ochotę, ale ma chłopak 16 kurwa lat. Ma broń, narkotyki. Ja pierdolę. Dobra, jak coś spróbuje mi powiedzieć, to zabiorę mu te rzeczy i go puszczę, ale... Jak będzie mówił, kurwa, że na Megamolu mieszka, to pierdolę to i biorę go na komendę. No, masz ostatnią szansę, młody. Skąd to masz? Narkotyki i pistolet. Mówię, że mam to ze złomu. Znalazłeś na złomie. Wykopałeś. Dokładnie to... Tak nie można mówić. Tak nie można mówić, no. No i po wodzie. No to jest odgrywanie roli, tak? To jest odgrywanie roli, to jest roleplaying. H3NES Cheered X100, strzelaj kurwa od razu z Didi. Wysiadka. Idziemy. W lewo. Prosto. Melipek, jesteś? Zapraszam. Pistolet jeszcze tutaj leży. Poczekaj tu chwilę. Muszę swój pistolet odłożyć do szafki, żeby jego ułożyć. Pod ścianę, budy. Nie wiem, kto to wziął, kurwa. Pistolet sygnałowy. Zabieram ci wszystkie rzeczy. Kurwa, ja nawet mety nie mogę wziąć. Za dużo mam tego. Dam mu dwie butelki wody. I wezmę mu metę. Kanapkę mu dam. O kurwa, nawet nie mogę tej mety wziąć. Zaraz wrócę. No, zestresowałem, no. Jeszcze raz pod ścianę. Masz tego tyle, chłopie, że masakra. Podejdź tutaj, rozkujecie. Chcesz skorzystać z któregoś z twoich praw, masz prawo do adwokata. Adwokata, tak? Tak, masz prawo też zachować milczenie.
Chcesz korzystać z adwokata, czy nie? A co ten adwokat robi? Pomaga. A pomoże mi? Wątpię w takiej sytuacji. Słuchaj, ja naprawdę nie sprzedawałem tego. To do użytku własnego, obiecuję. Nie sprzedałem nic, obiecuję, naprawdę. 17 geta? Ja obiecuję, naprawdę. Ja naprawdę tego teraz nie sprzedawałem. Ja nie sprzedawałem tego nigdy, rozumiesz? Nigdy. No dobra, no to nie wpiszę ci w sprzedaży, ale po prostu posiadanie. Subik był, dziękuję serdecznie. Słuchaj. Dziękuję serdecznie. Cierniewski, dzięki no, za subika. Chcę iść. Słyszałem, co tam jest, ja naprawdę, proszę, nie? Pójdziesz do poprawczaka po prostu, nauczą cię tam życia, młody człowieku. Miałeś szansę, dałem ci naprawdę dużo szans, jestem jednym z funkcjonariuszy, który daje szansę, ale niestety jej nie wykorzystałeś. No ja przecież prawdę powiedziałem, tylko z tym nazwiskiem spałem. Aha. Zostawisz ten telefon, czy będziesz tak ostentacyjnie używał go przy mnie? Przepraszam, panie władzu. $30,000, 4,5 tysiąca, przyjmujesz? Jezus Maria, ile? Ile pieniędzy, ile z wyroku, kurwa? Ciao, pierdolę. Ja może jednak chcę tego adwokata. Chcesz adwokata? Tak. Czy ci zniżli do 20? Nie no, kurwa. Nie zniżam. Za co? Telefon wyciągasz cały czas przy mnie. Musiałem kurwa rozłączyć. Przecież mi kurwa dzwoniło. Ja? 120? Kurwa, to i tak dużo. Adwokat niewiele tu pomoże. Jak nie pomoże? Nie chcę iść tak dużo do poprawczaka. Ja naprawdę nie chcę. To za dużo jest. Panie władzo, może po prostu pan zabierze te rzeczy i puści mnie. Proszę. W życiu, w życiu. Wzywać adwokata, czy nie? Może pan wezwać. No to wzywamy adwokata. Dobra, ja tutaj muszę numer telefonu swój podać, kontaktowy, do adwokata. Zapiszcie, 496-12, 496-12. Nie chcę usunąć Petra. 496-12. Melipę. Słuchaj, daj informację, żeby adwokat przyjechał tutaj na komendę Mission Row. Dzięki bardzo. Dobrze, poczekamy na adwokata. A przy tej okazji podejdź tutaj. Zakuję ci ręce. Czemu? Proszę. I zabiorę ci ten telefonik. Zostaw telefonik. Podejdź pod ścianę. Kurwa, telefon mi zostaw, proszę. Zapraszam, rozkuję ręce. Dobra. Nie, nie będę mu przeszukiwał telefonu. A mu niech już mu zostanie. Wracam do 10 minut. Poczekaj tutaj na adwokata. Jadę. Jadę, kurwa, na strzelaninę. Mógłbym zgłosić, ale i tak sam jestem. O kurwa. Heimer, to przytrzymaj mi miejscówkę. Przytrzymaj mi miejscówkę. Słuchajcie, chłopaki wołają na trening. Takich rzeczy się nie omija. Takich rzeczy się nie omija. Jeżeli jakby gaming ma zostać najlepszą drużyną na świecie, to wszyscy powinni trenować w odpowiednich godzinach.
No dzisiaj mało było tej służby z policjantem. Może jutro byśmy sobie pograli jakiś roleplaying? I ostrego Melipę? O kurwa. Obywatelu, obywatelu, co to było? Jezu, przepraszam. Ale proszę się zatrzymać, obywatelu. Proszę się zatrzymać tutaj na parkingu. Proszę się zatrzymać na parkingu. O kurwa. To wypuść tylko chłopa z celi. No wiem, wiem, wiem. Wiem, wiem, wiem. Pamiętam. Panie porucznik. Zatrzymaj się, gnoju! Ty zatrzymaj się! Nie będę powtarzał 30 razy! A wiesz co? Czekaj, czekaj. O. O, chcę schować broń. Schowaj broń. Kurwa, o. Chuj ci w dupę. No mój drogi, niestety adwokat nie przyjechał. Nie ma dostępnych w mieście adwokatów o tej godzinie. Bardzo mi przykro. Będziesz musiał iść do poprawczaka. Czemu? Czemu? No, bo nie ma dżemu, jak to mówią. Jednym z twoich praw jest to, że możesz zawołać adwokata, o ile taki jest dostępny na mieście, no. Proszę, proszę pana. No ale co proszę pana, no? A czy ja pana prosiłem? Słuchaj, masz 16 lat. Miałeś przy sobie broń. Miałeś przy sobie mety. Z tego co wiem, w laboratorium mi powiedzieli, że około 17 geta dobrego towaru. Miałeś przy sobie maczetę. Miałeś przy sobie scyzoryk. A ty mnie prosisz, żebym ja cię wypuścił? No kurwa, tak. Pewnie. Chłopie, chodź. O. No, chodź, chodź. Co ty? No nie będę cię zamykał. Dobra, wracaj, kurwa. No, myślisz, że to są... Nie, 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 dobra. Koniec żartów. Wracaj do celi. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Kurwa. Nie ma opcji. Dobra. Fontes do jednostki więziennej. Tak, tak, tak. Będę potrzebował transportu, ale nie na Bowling Brook, nie na stanówkę, tylko do poprawczaka. Młody 16-letni chłopak. W porządku. Wszystko jasne. Słuchaj, jeżeli ja cię nie potrafiłem nauczyć, to tam na pewno cię nauczą. Mogę ci dać troszeczkę mniejszy wyrok z uwagi na to, że chciałeś adwokata, a jednak nie przyjechał. Wychodzi ci 4,5 tysiąca i 30 miesięcy. Zróbmy tak, że po 2 latach wyjdziesz, ok? 24 miesiące. No a jeżeli chodzi o karę, to... 3 tysiące dolarów. Jezu Chryste. W porządku? No da się jakoś mniej pieniędzy, kurwa. Dobra, 1000 dolarów. Może być? Tysiak i 24. W porządku? W porządku. O kurwa. Tak, słucham. Witam, witam panie Fontes, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony adwokat. Niech mi pan powie mniej więcej, w jakiej sprawie jest zgłoszenie, jest jakiś zatrzymany, tak? O, ale to już nieaktualne, wie pan. A, no dobra. No niestety, dobra. Pan się nie odezwał tak od razu, ja tutaj czekałem około 10 minut, niestety to. Nie podoba mi się w ogóle cały telefon zresetować cały telefon. To następnym razem, no, to następnym razem, dobra, bo tutaj trudno. Już kolega w transporcie. Rozumiem. Wszystkiego rozumiem, dobrego. Jak najbardziej. Wszystkiego dobrego rób. A mogę jeszcze na chwilę telefon, napiszę tylko mamie? Na pewno dadzą ci podczas jednostki więziennej. Okay. Jak tam będziesz na miejscu, na pewno ci dadzą telefon. Grzywna. Kwota rachunku 1000 teraz. O. Dobra. Pan ma 504. Dobrze. MDT. Zapisz typu raportu. Wprowadź miesiące 24. Wyślij raport. Zobacz raport, edytuj. Jeszcze tutaj Melipe Fontes. Taki króciutki raporcik. Panie porucznik patrzy, ale króciutki raporcik, bo chłopaki na CS-a wołają. MDT. I teraz jeszcze 504, więc ja il 504 24. Posiadanie broni palnej.
broni palnej raz jeden. Posiadanie metamfetaminy raz jeden. Melipe Fontes. Dobra. Ctrl A, Ctrl C. Du. Do. Celi chodzi DOC. Czy zatrzymany stawia opór? No, no chodź tutaj, jebodziak. Chodź tutaj, dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy. Lecimy w daleką podróż. No, panowie, prosiłbym łagodnie. Mimo wszystko jednak to 16-letni chłopak. Poszedł. Poleciał. Dobra. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu. Krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.